Czyli załóżmy, że nie wiem, jest środek dnia, i czasami mówisz o sobie, że zrobiłem to, a później mówisz, a poszłam tam, dobrze to rozumiem? Myślę, że to, co mówisz, to bardziej może być gender fluid osoba, która zmienia, której poczucie płci zmienia się w zależności od sytuacji, nastroju i tak dalej. U mnie bardziej to jest tak, że po prostu ja się nie określam w ogóle, natomiast. Um, używam rzeczywiście dwóch różnych zaimków. Po prostu zależy też od sytuacji, od momentu i od ludzi, z którymi przebywam. Natomiast jeżeli czuję się z kimś komfortowo, to po prostu uh, używam różnych zaimków. I to jest bardzo możliwe, że nawet w dzisiejszej naszej rozmowie też będziesz się posługiwała dwoma tymi określeniami. Myślę, że tak. No. Ciekawe, czy to wyłapie. <laughs> ja się zastanowiłem, też, że, też jestem ciekawy. Bo dla mnie przynajmniej. I podejrzewam, że też chyba dla większości, chociaż nie generalizuję absolutnie. I jest to pierwsze spotkanie z, z osobą taką jak ty. I bardzo się cieszę, bo dzisiaj mam nadzieję, że poszerzę swoje horyzonty. I powiedz mi, czy często spotykasz się, na razie mówimy w obrębie naszego kraju, że ktoś nie rozumie ciebie, patrzy na ciebie może trochę z byka.